Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Rządzący Nigrem wojskowi, ci sami, którzy doszli do władzy w wyniku zamachu stanu puczu wojskowego w lipcu 2023 roku, wypowiedzieli umowy, na mocy których funkcjonowały w tym kraju dwie unijne misje szkoleniowo doradcze. Te misje zajmowały się kwestiami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym zwalczania terroryzmu. I tutaj niezwykle ciekawa jest ta wolta, ponieważ od lipca, kiedy został obalony prozachodni, uważany za jednego z, przez Amerykanów, uważany za jednego z ostatnich demokratów w regionie prezydenta Mohameda, Mohameda Bazuma, Doszło do wolty geopolitycznej. Doszli, doszło do wolty, wolty geopolitycznej. Nigeryjscy generałowie zamiast z Francją, z ze Stanami Zjednoczonymi wolą zacieśniać współpracę z Rosją. I tutaj zresztą bardzo szybko zaczęły wychodzić najaw związki nowej władzy z Rosją. Co więcej, zresztą rosyjskie flagi zaczęły powiewać na manifestacjach, które poparcia dla wojskowego, wojskowego przewrotu. No i tutaj od lipca widzimy konsekwentne działanie generałów w Nigrze, którzy postanowili zerwać dotychczasową współpracę tego państwa z Francją, zażądali wycofania stacjonujących w ich kraju francuskich żołnierzy, a tutaj trzeba, trzeba powiedzieć, że liczą one, te wojska amy, francuskie w Nigrze liczyły półtora tysiąca żołnierzy, półtora tysiąca żołnierzy. No i tutaj też warto wspomnieć o tym, jak istotną rolę Niger odgrywał w tych, w tych działaniach Francji obliczonych na powstrzymywanie rozwoju różnego rodzaju grup dżihadystycznych właśnie tutaj na skraju Sahary, na, na obszaru na, na obszarze Sahelu. W, też trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest jakiś incydent, że to nie jest pojedynczy przewrót, który się dokonał w Nigrze, bardzo Podobne mechanizmy zadziałały w Mali czy w Burkina Faso, a zatem w tym obszarze bardzo istotnym, jeżeli chodzi o Sahel, jeżeli chodzi o powstrzymywanie tych, tych działań skrajnych islamistów, ponieważ zarówno Mali, jak i Burkina Faso, jak i właśnie Niger uznały, że, że, że Francja, Wielka, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, to nie są dla nich partnerzy. Lepiej rozmawiać na przykład z Rosją i zresztą także rosyjskie grupy najemnicze, które operują na przykład w Mali, odgrywają coraz większą rolę w regionie i są też takim bardzo ważnym pasem transmisyjnym dla wpływów rosyjskich. Tutaj jeżeli chodzi o te dwie misje szkoleniowo-doradcze, które dotyczyły kwestii bezpieczeństwa niegrucz, szeroko pojętego bezpieczeństwa, to też trzeba powiedzieć, że jedna z nich miała charakter wojskowy, a druga charakter cywilny. Pierwsza, pierwsza z nich działała zaledwie od lutego 2023 roku, natomiast ta druga ta misja cywilna działała od 2012 roku i tak naprawdę te wszystkie Zgody dla ich funkcjonowania zostały zostały cofnięte. Unijne członkowie tych unijnych misji zostali pozbawieni dyplomatycznych, dyplomatycznych immunitetów. Sama decyzja w tej sprawie zapadła zaledwie dzień po tym, jak stolicę Nigru Niamej odwiedził rosyjski wiceminister obrony, Yunus Bek Jewkurow, który spotkał się właśnie z, z przywódcą z przywódcą Puczystów, generałem Abdurrahmanem Cianim, no i według Ministerstwa Obrony Nigru rozmawiano wówczas o wzmocnieniu współpracy obu państw w dziedzinie, w dziedzinie obrony. To zerwanie umów o... Współpracy obronnej, współpracy w zakresie bezpieczeństwa to nie jest jedyny problem i nie jedyne zmartwienie urzędników unijnych, jeżeli chodzi o te relacje z Nigrem. Co ważne dla bezpieczeństwa migracyjnego, pod koniec listopada bieżącego roku generałowie znieśli obowiązującą od 2015 roku ustawę, dzięki której zwalczano przemyt. Ludzi. Przemyt ludzi oczywiście głównie do, do Europy. To oznacza nie tylko dekryminalizację takiej działalności, ale nawet anulowanie zasądzonych na mocy tej ustawy wyroków dla osób, które zajmowały się przemytem, przemytem ludzi. Na te de decyzje generała Cianiego z entuzjazmem, z naprawdę szczerym entuzjazmem zareagowało wielu Nigryjczyków, którzy po prostu liczą na powrót do zarabiania pieniędzy jako. Kierowcy, przewodnicy dla obywateli wielu krajów afrykańskich, nie tylko przecież dla samego Nigru. Dla tych wszystkich, którzy chcą przebyć Saharę, a potem z Afryki Północnej, już przez Morze Śródziemne, przedostać się do Europy. Taka działalność, zresztą do 2015 roku, była źródłem bardzo istotnych dochodów, po prostu i elementem, wprost trzeba powiedzieć, że, była to, że był to element nigryjskiej gospodarki. Oczywiście pod naciskiem Unii Europejskiej, pod naciskiem przede wszystkim takich państw jak Francja, poprzednie władze. Właśnie te władze prozachodnie zaczęły ścigać osoby pomagające w transporcie migrantów do Europy. Wszystkie te osoby, które zarabiały także na ich kwaterowaniu, karmieniu i tak dalej, i tak dalej, to był cały zorganizowany proceder. Tak jak powiedziałem, no, można uznać, że, że ten przemyt ludzi był po prostu wpisany w, jakby w element, były elementem, częścią nigryjskiej, nigryjskiej gospodarki. No i cóż, no oczywiście widać, że to zaniepokojenie zniesieniem przez wojskowe władze Nigru tej, tej, tej ustawy wyraziła już Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych, Pani Johansson, i tutaj no ewidentnie widać to potężne zaniepokojenie, ponieważ ono jest związane nie tylko i wyłącznie z potencjalnym ponownym otworzeniem się tego kierunku. Przemytu ludzi z Sahelu, ale także trzeba patrzeć na to znacznie szerzej. No dzisiaj władze Unii Europejskiej zdają sobie doskonale sprawę, że potencjalna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wyzwoli kolejne, kolejne fale migracyjne. I do tego, jeżeli dodamy rozwój, Różnego rodzaju ośrodków dżihadystycznych na obszarze Sahelu. Ja przypomnę tylko, że jeszcze całkiem niedawno Francja miała w ogóle taką ambicję wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi rozwijania tak zwanej grupy G5 Sahel, która miała koncentrować się właśnie na zwalczaniu terroryzmu islamskiego. Natomiast tutaj no, te przewroty w Burkina Faso, w Mali, przewrót w Nigrze absolutnie jakby anulują tego typu ambitne ambitne plany idą całkowicie na przekór tym francuskim strategicznym planom i zresztą ten trend wycofywania się mocarstw zachodnich z Afryki już nie tylko z obszaru Sahelu, ale w ogóle z Afryki jest bardzo charakterystyczny te wpływy gospodarcze chociażby francuskie, brytyjskie czy amerykańskie no, są wypierane przez wpływy chińskie, a jeżeli chodzi o kwestie dystrybucji siły, to widać, że Stany Zjednoczone i, i Francja i Wielka Brytania utraciły monopol na, na, na tego typu działania. Widać, że te niezaangażowanie w Afryce, a zaangażowanie się na Indo-Pacyfiku, czy na obszarze Bliskiego Wschodu, czy zaangażowanie się w pomoc Ukrainie, przez Stany Zjednoczone wykorzystała Rosja. Wykorzystała Rosja skutecznie angażując się najpierw w wojnie w Syrii, a następnie rozszerzając swoje wpływy w Afryce i to nie tylko w Afryce Północnej, ale chociażby patrząc na, na Sahel czy patrząc na Afrykę Środkową, widać, że są to wpływy bardzo, bardzo szerokie. I w tym kontekście niewątpliwie też warto. Podkreślić, że ta hegemonia amerykańska, ta liberalna hegemonia bardzo mocno słabnie. Widać to po wielu regionach świata, widać to po nieudanym planie takiej wojny zastępczej z Rosją. Widać, że Rosja wychodzi obronną ręką z tych wszystkich sankcji, a armia rosyjska stała się jeszcze silniejsza dzięki tej wojnie na Ukrainie. Widać te, te, te tracone wpływy na rzecz chociażby Chin. Jeżeli chodzi o wpływy gospodarcze w Afryce. Yy, widać to także w innych, częściach, w innych częściach świata. Ten proces policentryzacji świata, tworzenia się nowych stref wpływów yy, następuje, jest gołym okiem już widoczny yy, yy, współcześnie i Afryka nie jest tu oczywiście żadnym, żadnym wyjątkiem. Również tutaj dojdzie do wielu zmian sojuszy i do nowych konstelacji geopolitycznych. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.